Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Już luty i szereg prac na luty i tych prac naprawdę już coraz bardziej przybywa. Chyba taką najważniejszą czynnością, którą trzeba zrobić w ogrodzie, to jest przycięcie drzewek owocowych i przycięcie krzewów owocowych, czyli porzeczki, agrest, maliny. Ja z tymi pracami uporałam się troszkę wcześniej, bo ja, jeżeli pogoda pozwala, zaczynam te prace wykonywać już w styczniu. Drugą taką też bardzo ważną czynnością, którą w lutym trzeba zrobić, bo chociaż u nas luty bardzo ciepły, dzisiaj coś wiatr się zerwał, przed chwileczką padał deszcz, ale jest bardzo ciepło, bo termometr wskazuje plus 9 stopni, a więc jest naprawdę taka bardzo nietypowa temperatura jak na luty i jak na zimę, bo przecież luty wciąż jest to miesiąc zimowy. I trzeba koniecznie pomyśleć o tym, aby sprawdzić bielenie drzewek. Czy to bielenie nam się utrzymuje, czy już zniknęło, deszcz wypłukał i trzeba będzie to powtórzyć. Ja też tego pilnuję, ponieważ skoki temperatur mogą być naprawdę bardzo różne. W dzień temperatura wysoko na plusie, a nocą może być mróz. Chociaż ostatnie dni są nie tylko z temperaturą dodatnią, ale noce też są bardzo przyjemne. Ja, proszę Państwa, taką chyba główną pracą, którą wykonuję w lutym, jest to porządkowanie ogrodu. Jak tylko pogoda pozwala, zaczynam to robić już w styczniu. I zaczynam przede wszystkim tam, gdzie na trawnikach rosną krokusy, bo pokazywałam już Państwu, jak duże są krokusy. I teraz wykonywanie prac, czyli grabienie trawnika, wertykulacja, po prostu zniszczyłaby krokusy, więc dlatego z tymi pracami bardzo się spieszę. Prac w ogrodzie do wykonania mam mnóstwo. Samo uporządkowanie rabat, czyli powycinanie zaschniętych liści, liliowców, innych bylin, usunięcie chwastów i dorównanie tutaj pięknej krawędzi na rabatach przy trawnikach czy przy ścieżkach zajmuje naprawdę sporo czasu, tym bardziej, że jest to ogród, w którym cała powierzchnia działki jest pokryta roślinami. Rośliny są wszędzie, mamy ich bardzo, ale to bardzo dużo i każdej tej roślinie trzeba poświęcić czas, trzeba je przycinać. Oczywiście każda roślina ma inny termin, jedne wiosną, inne po kwitnieniu, inne jeszcze jesienią. Dlatego też dla mnie bardzo ważną czynnością jest, a przede wszystkim te porządki jesienią opadłe liście. Staram się wykonać tych prac jak najwięcej, jak tylko pogoda pozwala, bo dzięki temu teraz troszeczkę mam tej pracy mniej. Jest mi po prostu łatwiej. I tak muszę Państwu powiedzieć szczerze, że od wielu lat nigdy mi się tak nie zdarzyło, abym tych prac nie wykonała. Może nie wykonam wszystkiego, bo może się zdarzyć, że na przykład zima troszeczkę dłużej trzyma, ale zawsze udaje mi się na czas, także gdy już kwitną krokusy, a jest to zazwyczaj luty, oczywiście to też zależy od pogody, bo jak jest cieplej, to one zaczynają wcześniej kwitnąć. Ja specjalnie prowadzę sobie taki zeszyt, który od bardzo wielu lat zapisuję w nim, kiedy zaczynają kwitnąć krokusy i narcyzy, po to, żeby wiedzieć, kiedy przygotować się na ich kwitnienie. Więc te wszystkie prace może mam nie za sobą, ale cieszę się, że już prace porządkowe, połowa ogrodu, no tak mogę powiedzieć, jest już wysprzątana. Co jeszcze robi się w ogrodzie? W ogrodzie trzeba już zacząć powoli rozglądać się po ogródkach warzywnych. U mnie już czosnek bardzo pięknie rośnie ponad ziemię, jest już zielony i absolutnie nic mu nie zaszkodzi, gdyby się okazało, że będzie mróz bez śniegu. Dlaczego? Dlatego, że na rabatach wzniesionych, ja Państwu też pokazywałam, późną jesienią położyłam tam liście jako ściółka. Ta ściółka chroni właśnie wszystkie roślinki, przede wszystkim czosnek przed przemarzaniem i ono tam zostanie. Wiadomo, że tam, gdzie wysiewa się nasionka warzyw, to trzeba tę ściółkę usunąć. Dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że ona będzie powodowała, że te roślinki będą rosły takie zdeformowane, słabe, wątłe. Nie nadaje się. Nadaje się przede wszystkim, gdy sadzi się czosnek, cebulę, dymkę, czy jakieś rozsady. Ściółka jest po prostu rewelacyjna. A gdy warzywa z nasion wysiejemy, to wtedy, gdy one są już większe, wtedy można ściółkować, bo one to bardzo, ale to bardzo lubią. A czosnek zwłaszcza, ponieważ potrzebuje wilgotnej ziemi i już przez 20 parę lat przetestowałam, że właśnie wtedy rośnie zdrowy, okazały, duży i przecież o to nam chodzi. Jeżeli ktoś będzie wysiewał jednoroczne rośliny, to jest to już czas, aby produkować rozsady. Ja w tym roku tego nie planuję, ponieważ raz, że nie mam już za bardzo miejsca, i czasem się zdarza, że rośliny jednoroczne wysiewają mi się niektóre same. Więc na takie przede wszystkim roślinki stawiam tutaj przede wszystkim uwagę i chciałabym, żeby właśnie one rosły w ogrodzie. Takie, które są mniej kłopotliwe. Dlaczego też nie wysiewam? Dlatego, że pokazywałam Państwu, że wszystkie parapety mam zajęte przez koleusy, a więc trudno byłoby mi te rozsady gdzieś produkować. Zostawiłam sobie tylko trochę miejsca na pomidory i paprykę czerwoną, ale w tym roku będę wysiewała troszeczkę później. Dlaczego? Dlatego, że chociaż mamy ciepło i bardzo przyjemnie, to jednak słonecznych dni mamy trochę mało i jest dosyć ciemno, a rozsady jednak potrzebują światła, a ja nie mam lampy doświetlającej, bo dla niewielkiej ilości rozsad jest mi to po prostu niepotrzebne. Dlatego bazuję na pięknej pogodzie, więc poczekam i chyba wysieję w marcu. Oczywiście, jeżeli Państwo już tutaj też chcecie różne warzywa sobie hodować na rozsady, to też już można przystąpić do wysiewania niektórych warzyw. Tak więc pracy w ogrodzie zaczyna być już coraz więcej i te prace zaczynają już przyspieszać. Jeżeli chcemy, żeby ogród wiosną już prezentował się ładnie, no trzeba się poświęcić. A ja tutaj mam do wykonania tych prac, tak jak wspomniałam, bardzo dużo, dlatego zaczynam z tym wcześniej i robię sobie stopniowo. Dzień jest już coraz dłuższy, więc do 17 jest jasno, gdy słońce świeci, nawet jeszcze troszeczkę dłużej, więc tych prac można wykonywać troszkę więcej. Życzę Państwu przyjemnej pracy w ogrodzie, satysfakcji i radości z rosnących roślin, kwitnących, z warzyw, które wyhodujecie sobie we własnych ogródkach, owoców i do zobaczenia.